Witam serdecznie, nowy dzień, godzina 17, ja sobie robię kawkę jeszcze na rowerek. Trzy razy espresso i raz lungo sobie zawsze robię, nie wiem dlaczego. Jak lubię dużo kofeiny, wtedy z dwóch kapsułek to robię łącznie. Jakieś tam ciasteczko do tego, kawę wypiję, no i lecimy do pracy. Witam, jestem już na rowerku, lecę sobie do pracy, muszę sznurówkę poprawić, bo mi się wkręca w łańcuch co chwilę. Muszę do buta wsadzić. No nic, znalazłem widzowie krótszą drogę o kilometr do pracy. A mianowicie przejeżdżam jakąś ścieżką przy polu. Nie wiem kogo jest te pole, więc spokojnie. Nic mu tu nie niszczę. To jest po prostu zboże, które było tylko tak zasiane, żeby był przycz do ziemi, do buraków. To oczywiście są buraki cukrowe. No i tędy sobie jeżdżę, gdyż po prostu no jest bliżej. Nie muszę jechać tak wiecie, w prawo, w dół, w lewo. Po prostu jedę na wprost. Więc tam nie wiem, może z kilometr, 500 metrów, coś takiego zaoszczędzam. No i lotne piaski zaoszczędzam dosyć mocno. No niestety, trochę o nowych oczy. Zboże, jakieś zielsko tu jest, ale no nic. Jest jak jest, widzowie. Tylko jedyny problem jest tu taki, że są straszne dziury. Pewnie tego nie widać na nagraniu, ale no część jest masakra. Ale wiecie, przynajmniej lotnymi piaskami się nie jeździ. No nic. Kończę mój długi, nudny wypowiedź. I lecimy, widzowie, do pracy, do celu jeszcze z 20 km. No nic. Ojej. Wow. No, jedyny problem teraz właśnie zauważyłem w tym momencie. Taki, że jest tu koleina i pedałem, dotknąłem koleiny i bym się wywalił. No nic, to już sobie go przepcham, jak już z rowera prawie zleciałem na prąd. Zabawnie by było na nagraniu, jakbym się w pastucha wkręcił. No nic, jest jak jest, widzowie. Jazda jedną ręką na rowerze jest nieodpowiedzialna. No trochę łydka potrapana, ale no nic, chowam kamerę i lecę. Tak sobie lecę i widzę, że pojemniki dla ptaków pomocowali od tych przez te upały. I to chyba z 5 na tej drodze, już wczoraj je widziałem. Bądź, no są puste te pojemniki, no nie napełnili ich. Teraz przynajmniej widzę, że są puste. Wczoraj jeszcze jakiś ptaka widziałem przy tym i sobie pił normalnie. Tam woda, ziarenka. Normalnie, full wypas. Ale no nic, dzisiaj jest to puste. Może pojedą wieczorem i to napełnią. Więc tam wam jutro znać, bądź na powrocie. Czy bardziej na powrocie, będę tędy wracał koło 6, 7 nad ranem. No i cóż, widzowie, o rowerze szybkie słowo. Ktoś się zastanawia, czy ten rower Giant Contet, coś takiego. Tutaj jest napis, nie widać pewnie. Content AR. Czy jest odpowiedzialny jeździć takimi drogami, jak ja jeżdżę teraz? Odpowiedź brzmi: można, ale się nie powinno. Już jedną oponę musiałem łatać przednią. No po prostu kamyszek poszedł idealnie na środek opony. Jak idzie jeszcze po skosie opona, to jest ten plus, jeśli kamyszek jak na bok opony trafi bardziej niż na środek, to po prostu ten kamyszek odskoczy. A jak się najedzie centralnie środkiem opony, no to niestety szczera. Jest zalane to mleczkiem, więc uzupełniam mleczko mniej więcej na bieżąco każdą szczelinkę. Ale wiecie jak to jest z tym mleczkiem. Są plusy i minusy tubelessa. Jak ktoś się tam dowiedzieć, plusy i minusy tubelessa, a w sensie bezdętkowych, a dętkowych, czy układ tubeless a dętka, no to możecie sobie w internecie wygooglować, są jakieś setki poradników, czym to się różni, co gdzie lepiej stosować. No na takie dziury no teoretycznie lepsza powinna być dętka, bo tubeless no jest fajny na szosę, jest szybki, bardziej awaryjny powiedzmy. Jak jest większa dziura, to tak tego nie uzupełni, a dętka jakoś tam by, wiecie, wymieniasz dętkę, jedziesz dalej. Ale mleczka ze sobą nie wozisz, nie? Czyli musiałem 40 ml, 30 wozić ze sobą. Z łatki zakleić oponę, co teoretycznie nie powinno się robić, a to zrobiłem. Działa. Więc no, różne szkoły, można posłuchać kilku różnych filmików na YouTubie, najlepiej z kilku źródeł. Wiecie, każdy zachwala to, co ma i to, co lubi. To jest bardziej kwestia, mi się wydaje, gustu. No ja byłem, można powiedzieć, trochę zmuszony do tubelessa, no bo ten rower był zamówiony przez kogoś innego, ktoś go po prostu płacił kaucję, nie odebrał, więc go kupiłem.
trochę tam promocji na niego dostałem dosyć dużo, przez to go mam. Normalnie chciałem właśnie Gianta Revolta 1 bądź 2, chyba tego droższego chciałem, ale że ten był akurat do odbioru, bo klient płacił kaucję, a po prostu nie zapłacił reszty i go nie odebrał. Jezu, centralnie po szkiełkach. Tak, Kubuś, tak. Przetestuj tubelessa na żywo, przetestuj. Ja to naprawdę, widzowie, później się dziwię, że opony strzelone, ale nie poszły. A jeździłem centralnie po szkule przez 20 metrów. Więc no, opony dobre, póki co. Pewnie jak ta wierzchnia warstwa się zetrze, no bo to jest tubeless zawijany, bezdrutowa opona. Wiecie, to jest jakaś tam guma nalewana na jakiś tam mocny papier i to tak, to jest opona, nie? To się nazywa opona. Więc no, na takim rzeczom mało, że kiedy wierzę, jak nie ma drutów, nie ma jakichś tam włókien porządnych. Ale dzięki temu opona waży 250 gram, czy 225 gram. Więc no, opony są leciutkie. Ale no, tak i tak to są kasztany, nie ukrywajmy tego. Nie jest to coś szosowego. Ciągnik, może go dogonimy. Ale raczej nie. Ładnie tam ciśnie 35. Chociaż pojazdy wolnobieżne powinny się poruszać 25. No nic, kończę, bo wjeżdżam na drogę. Ogólnie tym ciągnikiem jest cały czas 200 metrów przede mną. Próbuję go dogonić, ale no. Niestety, pojazdy wolnobieżne nie poruszają się z prędkością 25. Jadę 35 na godzinę i go nie doganiam. Próbowałem, no niestety. Nie będzie wyścigu z ciągnikiem rolniczym. Musiałem aż odpocząć teraz, bo tchu brakuje. Jeszcze 18-17 km do pracy. No nic. Wykorzystałem całą energię na wyścig przez 3 km za nim. To było głupie. O nic, lecim, bo jakiegoś rowerzystę doganiam. Ogólnie od kiedy jeżdżę tym rowerem, ci 1200-1300 km już nim zrobiłem. Jeszcze żaden rowerzysta mnie nie wyprzedzał, z czego jestem dumny, ale też trochę zdziwiony. Kupę razy jakieś właśnie elektryki widziałem, dekatlonowe i inne elektryki. No i na prostej w miarę się trzymały, te 25 za mną. Pod górkę niestety umierały. Więc elektryki są fajne, ale tylko mocne i odblokowane, bo 25 na elektryku bez sensu. Taki rower nie dość, że waży 30 kg, to pod górki nie daje rady wjeżdżać. No nic. Pogadane, jechałem na szyszkę. Centralnie oczywiście, jak to bywa u mnie. No nic. Chowam i lecę. Ja tam to rowerzysta przyspiesza, nie wiem czy go widać przede mną. Mam zamiar go wyprzedzić, ale no ziomek ma parę w nodze, ma, no nic. Pozycja, dolny chwyt i gonimy. Naprawdę, nie pytajcie się ile to kosztowało, ale go dogoniłem. No nic. Ono, muszę hamować. Nie wiem, widzowie, czy to można kwalifikować na siedzenie na kole, ale jest tunel aerodynamiczny. Jest dobrze, więc lecimy. 35, bo 35, ale w tunelu. Nic, widzowie, średnia prędkość była dobra za ciągnikiem, ale niestety problem taki, że złapała mnie góreczka, a na tą górkę zawsze jeździłem przed górką 20, aby tu wjechać 16-20. Niestety dzisiaj mamy 16, ale szczerze zdycham w chuj. O nic, jest jak jest. No i cóż, widzowie, trasy za nami, najgorsze za nami, a tylko z górki. Dwa podjazdy, takie po kilka procent, krótkich. I na firmie jeszcze, no jeszcze 12 jest. No ta już jest płasko, więc można lecieć. I się mi babka drogę zajechała. Pod sklepem męża wsadzała, na środku parkingu. Ja mijam z lewej, a ta w mą sąsiadę ruszyła i w lewo we mnie, nie? Masakra jakaś. No nic, jest jak jest. W szybę je zajebałem. Na szczęście, chociaż szkoda, że nie szczeliła ta szyba. Wiecie, no ja to wyhamowałem. I tak o jej samochód się otarłem, więc ślad przedniej opony ma na drzwiach. I moją piąstkę. W sensie piątkę na szybie. Szkoda, że nie poszła ta szyba, tak naprawdę. Ale naprawdę, nie? Jeżeli wsadzacie kogoś na środku parkingu,
się upewnijcie, czy nikt z lewej w nie idzie, was nie wyprzedza rowerem czy czymś. Naprawdę, mąż wsiadł, ja ją wyprzedzam po lewej stronie, a ta koła na lewo na maksa i do przodu. I centralnie w drzwi kierowcy. No nic, miło po nie, nic się nie stało. Ona drzwi trochę przerysowane miała. No i moją piątkę na szybie. No nic, jest jak jest. Jeżeli się nie myśli, to trzeba naprawić szkody z własnej kieszeni. I tyle. Więc no, mi nic prawnie nie grozi. Jakby zadzwoniła po policję, to jeszcze by mandat dostała za wymuszenie pierwszeństwa. To było miejsce prywatne, więc sklepowe. Droga publiczna to nie była. 165. 165 stent, no to niedobrze. Trzeba zwolnić. Taki limit 160 sobie kiedyś ustawiłem. No i takiego staram się trzymać. No nic, bo jeszcze jest 10 km, więc chowam kamerę i lecę. No i cóż, widzę, jestem już w ciężarówce. Trasę dzisiaj wam pokażę na zegarku. Dystans 15 km, czas 40 minut. Dzisiaj trochę więcej zapisało dystansu, gdyż po prostu zegarek mi wcześniej zadidał, że Bluetooth tego GPS-a znalazł. Maksymalna 46, średnia 22. Ta średnia jest trochę oszukana, no bo 5 minut miałem zegarek włączony po prostu, jak stałem jeszcze. Coś wam tam opowiadałem na rowerze, jechałem sobie powoli. Ale to będzie widać na prędkości, to jakieś górki pod górkę, to mniej zawsze to samo. Tętno 177 maksymalne, więc no dużo za dużo, ale to jak ciągnik rolniczy goniłem. No niestety mądry to ja nie jestem. No i tutaj średnia prędkość, tak jak widać na początku, było jechane sobie delikatniej. No i tutaj jak już widać ten wykres do góry, zacząłem tą maszynę rolniczą gonić. I tu średnia była 30-35 na godzinę w miarę szło. Ale tu później już widać, że jest spadek, czyli po prostu go dogoniłem. O Jezu, nie widać na zegarku, ja tutaj w kamerze klikam. Tu jak widać taki spadek przy tym mocnym takim... Jezu, co jest tym zegarkiem? Tu widać taki mocniejszy spadek. Po prostu jak go dogoniłem, chwilę zanim jechałem w tunelu aerodynamicznym, ale zdarzyło się wzniesienie, tak jak tu widać. No i po prostu kondycja umarła i nie dało rady pod wzniesienie podjechać. Tu pewnie gdzieś widać. A nie, no spadek aż taki zły nie był. Myślałem, że wolniej, to tam z 20-15 na godzinę podjeżdżałem, już nie miałem siły dosłownie. No i tu wysokości, jakieś tam treningi i czas regeneracji 72 godziny. Tak to wygląda, widzowie. Firanki zasłoniłem, bo muszę się przebrać, bo jak ktoś wie, jeżdżę w spodenkach rowerowych, a w spodenkach rowerowych jeździ się bez majtek. Muszę teraz przebrać spodenki, zmienić bluzkę, niestety ta jest tak spocona, że zimno mi w kręgosłup. No i lecimy standardowo na Łódź. Chociaż co do bluzki, tak szczerze, aż tak bardzo tego nie widać, gdyż po prostu jest taki kolor i ten materiał nie chłonie dobrze wody, niestety to jest taki bardziej ślizgi materiał. Miałem założyć sobie tutaj tą bluzkę, bo ona jest bawełny i ona fajnie wpija pot po prostu. I zapomniałem, żeby tą założyć przy wyjeździe do pracy, a tą miałem założyć na powrocie do domu. Bo teraz wiecie, założę tą bawełnianą, no i cały pot, który mam na ciele, wchłonie, a tak to wiecie. Ta bluzka by wchłonęła obecny pot, wyrzuciłbym ją po prostu do plecaka i do domu do prania. A na trasę założyłbym tą ślizgą bluzkę i ona tak pod nie pije. No nic, niestety. Cały jestem spocony, założę tą nową bluzkę i ona wpije pot. No nic. Tak to jest, jak się nie myśli, nie zastanawia się, którą bluzkę się zakłada, kiedy. No i cóż, przebieram się, włączam live'a, jeszcze muszę w ogóle laptopa wyciągnąć, router wyciągnąć. Jeszcze dużo roboty tutaj mam. Więc to szykuję i lecim na Łódź. Witam serdecznie, godzina 4:06. Ja jestem już po pracy, standardowo lecę do domu. Ja wiem, tam jest ścieżka rowerowa, ale niestety ona ma tam 100 metrów, więc nawet na nią nie wjeżdżam, bo później są pasy, więc bez sensu wjeżdżać, a później schodzić według prawa z roweru. No nic, lecimy. I tak poza tym ulewa była dosyć mocna. Niestety ja lubię i nie lubię jeździć po deszczu, bo po deszczu jest fajne, rześkie powietrze, chłodno się robi. Można normalnie z fajną prędkością jechać bez zmęczenia, bez pocenia się. Ale problem jest taki, że opony strasznie mocno... Czekaj, ja sobie kadencję zrzucę, bo podwórka się zaczęła. W sensie bieg w dół, aby kadencję zwiększyć bez wysiłku. No i cóż, po deszczu fajnie się jedzie. Tylko problemem jest to, że jest woda na drodze.
I tak jak tutaj jeszcze jest w miarę płasko i po prostu nie ma kolei, to jest jeszcze w porządku, bo mało tej wody podnosi. Ale jak na drodze są koleiny, oczywiście środkiem drogi nie pojedziesz, jak jest ruch, musisz jechać tą prawą stroną, gdzie są koleiny. No i strasznie wtedy tak przeszedł przez drogę nie lecąc. Dziwne. No nic, przez to nie lubię jeździć po deszczu, bo ona no, podnosi strasznie dużo wody. Po prostu lata i na ramę, i na plecy. No i cóż, widzowie, jestem już w domu, trochę zmęczony, no ale powiedzmy, że jechałem dosyć oszczędnie, bo średnia wyszła około 20 na godzinę. Ale nic, wchodzimy na wagę, ważymy się. Idę od razu coś zjeść i spać. Oczywiście trzeba film zmontować. Waga 95,3. Robię sobie coś do jedzenia. Montuję i spać. No i cóż, widzowie, płatki zrobione. Takie o. Nie wiem, czy będą lepsze, czy nie. Więcej żelaza, mają jakieś tam suszone owoce. Nie wiem, co to jest. Może będzie dobre. No nic. Idę do kompa, montuję, jem. Idę spać, więc dzięki, widzowie, za obecność dzisiaj. No i widzimy się oczywiście jutro, w sensie nawet dzisiaj, w czwartek na live o 18. No i na odcinku w piątek po 12 pewnie wrzucę. Kwestia, kiedy wrócę, kiedy się zrenderuję i tak dalej, więc nic, widzowie. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.